Jak zarejestrować się na szczepienie przez system e-rejestracji? Wejdź na pacjent.gov.pl, gdzie znajduje się system e-rejestracja. Pamiętaj, aby to zrobić, musisz posiadać profil zaufany. Potwierdź dane i zaakceptuj regulamin. System zaproponuje Ci 5 dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu podanego na koncie pacjenta. Jeśli żaden z proponowanych terminów Ci nie odpowiada lub chcesz zmienić lokalizację, skorzystaj z wyszukiwarki i wskaż dogodne miejsce i czas. Ustal punkt i godzinę i kliknij przycisk Wybierz. Potwierdź wizytę klikając Tak. Po rezerwacji otrzymasz SMS z terminem i miejscem szczepienia. W przeddzień szczepienia otrzymasz SMS-a z przypomnieniem. Pamiętaj, na drugą dawkę zostaniesz umówiony w punkcie szczepień od razu po podaniu pierwszej dawki. Wszystkie niezbędne informacje o szczepieniu znajdziesz na Twoim internetowym koncie pacjenta. Jak zarejestrować się na szczepienie przez infolinię? Przed rozmową przygotuj swój numer PESEL. Zadzwoń na bezpłatny numer 989. Jeśli dzwonisz z zagranicy, wybierz 22 62 62 989. Usłyszysz komunikat powitalny i informacje o nagrywaniu rozmów oraz przetwarzaniu danych osobowych. Postępuj zgodnie z nagranymi instrukcjami. Jeżeli rozpoczął się już Twój etap szczepień, wybierz jeden, zostaniesz połączony z konsultantem. Podaj swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer kontaktowy. Konsultant zaproponuje Ci najszybsze możliwe terminy w najbliższym punkcie szczepień i zapisze Cię na najbardziej dogodny termin. Po rozmowie otrzymasz SMS-a z terminem i miejscem szczepienia. W przeddzień szczepienia otrzymasz SMS-owe przypomnienie. Pamiętaj, na podanie drugiej dawki zostaniesz umówiony w punkcie szczepień od razu po podaniu pierwszej dawki. Jak zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19? Wejdź na gov.pl/szczepimy-się. Kliknij zgłoszenie. Wypełnij formularz. Podaj imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu. Na adres mailowy, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość mailową z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie i możesz zarejestrować się na szczepienie w konkretnym terminie. Masz skierowanie na szczepienie, a w Twojej okolicy nie ma już dostępnych terminów? Wypełnij formularz zgłoszenia. Wejdź na www.szczepimysie.pacjent.gov.pl. Wypełnij formularz, podaj imię i nazwisko, numer PESEL, kod pocztowy, numer telefonu i opcjonalnie adres e-mail. Na stronie pojawi się potwierdzenie zgłoszenia. Kiedy będą dostępne nowe, wolne terminy na szczepienia, skontaktuje się z Tobą infolinia i zaproponuje konkretny termin szczepienia. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy-się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy-się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne, przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy-się lub zadzwoń 989. Masz 60 lat lub więcej? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19.
Jak możesz się zapisać? Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię 989. Możesz to zrobić sam lub możecie zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. System zaproponuje Ci 5 dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Zaraz po dokonaniu rezerwacji otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem. Wyślij SMS pod numer 880-333-333 o treści Szczepimy się. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień. Jeśli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień, skontaktuj się z nim. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Zapisaliśmy się już na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Jeżeli jesteś seniorem, zgłoś się już dziś na szczepienie. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl. Przepraszam. Widzicie, nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Za nami długa droga. To był czas poświęcenia i wyrzeczeń. Wszystko prowadziło nas właśnie tu, do tego momentu. Kosztowało nas to wiele, każdego dnia. W życiu, tak jak w sporcie, decyduje ostatnia prosta. Wytrwaliśmy, a teraz bardziej niż kiedykolwiek liczy się koncentracja, mobilizacja i odpowiedzialność za siebie nawzajem. Teraz nie możemy przecież odpuścić. To nasza ostatnia prosta. Jesteśmy tuż przed metą. Razem zwyciężymy. Szczepimy się. Troskę o najbliższych wyniosłem z domu, dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla ojca. A ja dla syna. Tak, to u nas rodzinne. A ty? Dla kogo się zaszczepisz? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Nieważne, czy jesień swojego życia spędzasz aktywnie, występując jako gwiazda sceniczna, doglądając owoców swojej pracy, czy spędzając czas z tymi, których kochasz. Dbaj o siebie i innych. Zaszczep się przeciwko COVID-19 i żyj bez ograniczeń. Zarejestruj się już dziś, dzwoniąc lub wysyłając SMS. Szczepimy się. Zrobię to dla siostry. A ja? Dla brata? Ła, nie w szczepionkę. Zrobię to dla niego. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Dla nas! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie, dla nich. Szczepimy się. Urodziłem się 16 lutego 1923 roku. Młodość zabrała mi wojna. Walczyłem w Kadywie Armii Krajowej. Spędziłem 8 lat w stalinowskich więzieniach. Skazano mnie na śmierć. Mam 98 lat. Mam dla kogo żyć. Ty również. Bądź bohaterem. Zaszczep się.